atak, festiwal błędów w ataku jednego i drugiego zespołu. Tym razem Daimi Ramirez. No zobaczmy, czy jeszcze Kubanki podejmą rękawice, czy one jeszcze zagrożą Włoszkom przed wygranym tym setem. Francesca Piccinini teraz w polu zagrywki. No i pytanie, czy był blok? Nie. A więc 12 do 6, kolejny nieudany atak. Mnożą się błędy, ale Kubanki popełniają ich znacznie więcej. To też odbija się na rezultacie. Przewaga Włoszek jest już wyraźna. 12 do 6, Piccinini wciąż zagrywa. Teraz już skutecznie daje mi Ramirez. Konsekwencja drużyny kubańskiej. Trzy wystawy do Daimi Ramirez i trzecia w końcu skuteczna. Na przełamanie. Dobrze Antonella Del Core w przyjęciu, a teraz świetnie w ataku, precyzyjnie pod linię końcową. 13 do 7. Co charakterystycznego się rzuca w grze tych obydwu zespołów, że Francesca Ferretti praktycznie stoi w miejscu i ta piłka do niej dochodzi z dokładnego przyjęcia od koleżanek. Natomiast wielokrotnie muszą poganiać trochę rozgrywające kubańskie. Często są dogrywane te piłki w granicach trzeciego metra. No i już blok włoski wtedy ma łatwiej. Del Core, no świetnie. Wykorzystuje to, jak ustawia się blok drużyny kubańskiej. Albo go wykorzystuje, albo go po prostu mija, jak w tej sytuacji skakała Carrillo razem z Santos. Nie dały rady powstrzymać Włoszki. No bardzo dobry plas zaraz na opadający blok. Uuu, bez bloku Simona Joly myślała chyba, że inaczej będzie ta akcja rozegrana. No zobaczmy, jak Carrillo atakowała istotnie. Czyściutko miała, nie mogła pomylić się w tej sytuacji. 14 do 9. Ferretti do Gioli. Piłka po bloku daleko poza boiskiem. Właśnie to, że Simona Gioli tak bardzo szybko i tak dynamicznie to atakuje. Najczęściej ona atakuje, kiedy blok dopiero się wznosi do góry. Stąd tak duża piłek, tak duża ilość piłek odchodzących od rąk blokujących wielkim lobem na aut. Dobry serwis Antonelli Del Core, bo niewiele brakowało, a zmieściłaby się, celowała właśnie w ten punkt. Trudno do niej mieć pretensje. To jest ryzyko związane właśnie z taką zagrywką. Teraz Taismary Agüero ze środka, z drugiej linii. Takie rozwiązania przenoszą punkty. Taismary Agüero raczej się nie myli. I to chyba jej pierwszy atak jest w tym secie. Widać, że Ferretti nie próbuje grać do swojej najlepiej punktującej zawodniczki na siłę. Tutaj ją troszeczkę pooszczędzała, aby jej w miarę wyczyścić siatkę przy kombinacji z krótkiej połączonej z drugą linią. Druga przerwa techniczna w trzeciej partii. Włoszki prowadzą 6 punktami. Trener Barbolini nie ma zatem wiele do powiedzenia swojej drużynie. Widać, że Eleonorze Lobianko nie doskwiera wcale status rezerwowej w dzisiejszym meczu. Potrafi cieszyć się ze swoimi koleżankami, co najważniejsze z Francesco Ferretti. Też dla Ferretti to będzie nie lada doświadczenie w tych kluczowych meczach decydujących o zwycięstwie w Pucharze Świata. Rozprowadzić swoje koleżanki, no i robić to naprawdę dobrze. Jest przecież 2 do 0 w setach i 16 do 10 w trzeciej partii. I to jak ważnych meczach. Widać też, jak trener Barbolini potrafi rotować składem i to z korzyścią dla drużyny. Manuela Sekolo w pierwszych meczach miała miejsce w wyjściowej szóstce. Tak jak powiedziałaś, Piccinini siedziała na ławce. No i teraz po przerwie w końcu Włoszki zdobywają punkt. I to jak? Simona Gioli, as serwisowy. No tutaj żadna z kubanek nawet nie zareagowała na piłkę spadającą w środek boiska. Teraz Jaima Ortiz przyjmuje, odpowiadają kubanki, piłka jest w boisku, 11 do 17. No i kolejny raz prawym skrzydłem kubanki zdobywają punkt w tej chwili. Była to druga rozgrywająca kubańska, Santos. Ona też będzie na zagrywce. 11 do 17. W przyjęciu Francesca Piccinini teraz dostała też piłkę w ataku. Jest blok, ale jest i out. Choć kubanki chciałyby, żeby ta piłka no, minimalnie zmieściła się w boisko. Zobaczmy.
No to jest tak zwane zamykamy oczy, atakujemy przed siebie, gdyż trafiła w sam środek bloku, ale nieprawidłowo były ustawione ręce i stąd ta piłka wyszła na out. Teraz Cardullo, ależ wyciągnęła piłkę w obronie po krótkiej rozegranej przez Kubanki. Bo tu już nie dały rady. Jest 12-18, Jumilka Ruiz. Ale wielkie brawa dla Cardullo. Ona już kolejną krótką broni rzutem do przodu. Ruiz na drugą stronę, na Del Corre. Taismara Aguero, no niewykorzystywana, ale jak kiedy trzeba, piłka natychmiast wędruje do niej. Ona teraz po prostej, mocno, skutecznie, chyba bez szans. Pierwszy raz w tym meczu miała wyczyszczoną siatkę na pojedynczym bloku, bo tak to cały czas była pilnowana. A w tej chwili mogła sobie pozwolić na mocny atak po kierunku. Ale to też świadczy o przytomności Franceski Ferretti, że nie eksploatuje Taismary Aguero, kiedy wyraźnie szykują się na nią rywalki. Del Corre odciąża ją. Zdobyła już 12 punktów w dzisiejszym spotkaniu. No i trener Perdomo w ostatniej chyba swojej szansie, by przekazać zespołowi uwagi, które jeszcze wstrząsną drużyną. No Calderon od momentu, kiedy weszła, kiedy pojawiła się w drugim secie, no zbyt wiele nie dała swojemu zespołowi. Tutaj nie przynosi zdobyczy punktowych w obronie ani w przyjęciu. Też zbyt wiele nie wnosi do tej gry. Oto właśnie wywołana przez ciebie Rosir Calderon. No i teraz mocno w ataku ta zawodniczka. Francesca Piccinini nie była w stanie odebrać tego ataku. Zobaczmy. Ten atak jest podbity. Tutaj troszeczkę się zagubiła Taismara Aguero. Myślała może, że Ferretti będzie tą piłkę próbowała podbić. Włoszki. Bardzo ładne rozegranie na 20 do 13 Jenny Baratza. Tutaj wykorzystała to, że blok nie jest dobrze przełożony. Widzieliśmy, że tutaj Carillo najpierw wyskoczyła do góry, a później próbowała przekładać ręce na drugą stronę. Kubanki znów kłopoty w przyjęciu po bloku. Ależ wyciągnęła ręce teraz Jenny Baratza. Del Corre oddaje piłkę za darmo i zobaczymy, co z tym zrobią Kubanki. No Rosir Calderon w końcu rozstrzelała się w ataku, tym razem obijając blok, zdobywa 14 punkt. Włoszki bardzo szanują piłkę, którą bronią, nie podejmują zbytniego ryzyka, wolą oddać piłkę na drugą stronę i zobaczyć, czy ich blok bądź obrona kolejny raz będzie skuteczna. Antonella Del Corre, wyblok Kubanek, one mogą grać dalej, teraz aut wyraźny. Janelis Santos myli się, 21 do 14. Już tylko 4 punkty dzielą Włoszki od tego, by zwyciężyć się w kolejnym meczu. No tu wyraźnie pomyliła się między blokiem i antenką. Posłała piłkę, ale daleko w auty. 21-14, Aguero. Kolejne nieudane przyjęcie. I teraz blok na Rosir Calderon. Ale satysfakcję ma z tego Simona Gioli. W geście triumfu ręka podniesiona do góry, ale właśnie widzimy tutaj na tej powtórce dokładnie, jak Simona Gioli idealnie wyskakuje do góry. Ona skacząc do góry od razu przekłada ręce na drugą stronę. No to musi boleć Rosir Calderon. No teraz malutki rewanż, malutki, bo ta akcja nie była aż tak spektakularna. 15-22, Calderon na zagrywce. Na Del Corre, teraz za głowę wystawia do Simony Gioli Francesca Ferretti, 23 do 15. Będziemy mieli zmianę, zdaje się, że Guigi znów pojawi się na boisku, za chwilkę się przekonamy. A to biegnięcie na jedną nogę do Simony Gioli, bardzo dokładne i bardzo dobre. Już pod siatką Guigi. No teraz chciała przechytrzyć Daimi Ramirez swoje przeciwniczki. Pomyliła się teraz w ataku Francesca Piccinini. Będziemy mieli zmianę powrotną. Nie zdążyła się wycofać, skakała z miejsca do tyłu i ściągnęła tą piłkę w ataku, zaatakowała w górną taśmę. Jeszcze tylko dwie piłki dzielą Włoszki od tego, by zwyciężyć. 16-23 i mamy pierwszą piłkę meczową. Nancy Carillo podarowuje w sumie 24 punkt drużynie włoskiej, a więc prawie seta w trzech partiach ugrały Włoszki po błędach Kubanek. Bardzo dużo.
No ale Kubanki zawsze tak grają i to jest charakterystyczne dla tego zespołu. Teraz dobrze Włoszki. Może Piccinini skończyć? Nie, na drugą stronę. Emilka Ruiz przerzucała i proszę, Francesca Ferretti, podsumowując występ swoich koleżanek ku uciesze trenera, rozstrzyga o losach tego spotkania 25-16, a więc najwyższa wygrana. Rozpoczęło się w sumie całkiem wyrównane to spotkanie, 27-25, później do 19-16. Brawa dla drużyny Massimo Barboliniego. Gosia, możemy to powiedzieć, to jest najlepszy zespół na tym Pucharze Świata, patrząc nie tylko na wyniki, ale także na jego grę. Na jego grę, jest to zespół równogrający, bardzo dobrze poukładany, z bardzo dobrą współpracą, zagrywka, blok, obrona z rozgrywającą, która wie, kiedy jakie zawodniczki uruchamiać, z dobrze, z rewelacyjnymi środkowymi. No, same atuty, ciężko w tej chwili w tej drużynie znaleźć słabe punkty. To jeszcze pytanie do ciebie, komu przyznałabyś tytuł MVP po tym spotkaniu? Antonella Del Core.